Cześć, witajcie, dotarła do mnie kolejna paczuszka prosto z Chin i zacznijmy sobie od prostego unboxingu. Na początek pamiętajmy o bezpieczeństwie, a ja znowu nie mam pojęcia, co do mnie przyszło. Dzisiaj trochę grubsze rękawiczki. Pierwsze wrażenia. Paczuszka lekko uszkodzona na rogu. Koperta bąbelkowa i jest to jakiś kwadracik. Także przystępujemy, żeby zobaczyć, co to może być ciekawego. Dobra, dzisiaj użyjemy mojego pięknego noża. I uwaga, uwaga, otrzymaliśmy takie oto kwadratowe pudełeczko. A w pudełeczku znajdziemy szkiełko do papierosa. Może uda mi się wysunąć? Nie chciałbym tego zbić i nie chciałbym czekać kolejny miesiąc. Dobrze. Tak jak widzicie, takie oto szkiełko. Jakość zapakowania towaru oceniam 9 na 10. W skali od 0 do 10 oczywiście. Ciężko mi się wydaje, żeby coś się z tym stało. Musiałaby naprawdę działać wielka siła, ponieważ jest i folia bąbelkowa w kopercie. Kartonik i mocna gąbka dookoła. Dobra. A jakby było coś jeszcze w środku, pomiędzy, to by już w ogóle była 10 na 10. Z mojej strony na razie to wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.